uczcie historii. Prowadzony przez nauczyciela uczyłem się poznawać dzieje mego miasta i kraju. Odkrywałem świat przeszłości. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Był takim rzeczywiście wspaniałym tematem filmowym, ponieważ był to wielki twórca, robił wspaniałe filmy, filmy były nagradzane i Has sam jeden świadczył o tym, że Kraków jest miastem filmowym. Ile razy mówiliśmy, że jesteśmy tacy ciągle odrzuceni, mamy kompleksy ogromne, bo wiadomo, że wszystko bierze Warszawa, że tam się wszystko rozgrywa i tak dalej, to wszyscy mówiliśmy, a Has, mamy swojego Hasa. Wojtek jest związany z Krakowem, chciał nawet leżeć tutaj na cmentarzu, no ale niestety w dniu śmierci Hasa, kiedy złożyłem pismo do ówczesnego prezydenta Krakowa z prośbą, żeby go pochować nie w grobie matki, ale na miejscu honorowym, dostałem pytanie, a kto to jest Wojciech Has? Kochamy, kochamy, lecą z drzewa jak dawniej kasztany. Wprost pod stopy par roześmiany, jak cudny lecą grat, jak noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dała mi serce, a ty rzekłeś trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i ja. Byłem w łódzkiej szkole filmowej. Tam studiowałem reżyserię, byliśmy w Spatifie, był chyba Machulski z nami, była Krysia Nawrocka. Miał na stoliku rozłożoną taką grę, która nazywała się Człowieku, nie irytuj się. I on właśnie ustawił sobie aktorów do rozwiązań pewnych inscenizacyjnych. On mówił, że sanatorium to w ten sposób, to wszystko tu na stoliku powstawało. I Krysia powiedziała do niego tak, ale my tak fajnie spędzamy tam ten czas. My tak siedzimy z panem profesorem, pijemy to wino, czy to nie wspaniałe? A on wtedy odezwał się i powiedział, bo ja chciałbym być profesorem angielskim. Znacie filmy Hasa i zauważyliście, że czasami pojawiają się strażak, się pojawia, czy hełm strażacki, bohater Nowicki na przykład. W sanatorium chodzi w hełmie strażackim. Tego nikt nie wie, mówię to po raz pierwszy. Wojciech Has w 45 roku, w 44, 45 był w ochotniczej straży pożarnej jako młody chłopak. W związku z tym był strażakiem. Mimo, że chodził do Kunstgewerbeschule, później na akademię, ale wcześniej był strażakiem. Jak się paliły dolne młyny, czyli dawny monopol tytoniowy, brał tam udział w akcji gaszenia pożaru. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do i wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Byłem kiedyś dobrym facetem, zarabiałem dobrze. A teraz jestem zwykłym łazierem. Jestem normalny człowiek, tak każdy. Zawsze byłem grzeczny, ludzie do mnie grzeczni, spokojnie jestem. Nie śpię w świetnikach, tylko mieszkanie mam. Opieram świecie na nowej hucie, bo mnie do tego życie zmusza. Wszystko się znajdzie. Złoto, srebro, pieniążki w ubraniach, jak ktoś umrze, telefony się znajdzie. Wszystko. Jak się złoto znajdzie, to się mniej więcej wycenia. Oddaje się do komisu i pieniążek jest za to. Czasami się flaszka znajdzie, piwo i zbieram pety, bo nie mam co palić. W Barcelonie pracowałem 12 lat, straciłem pracę. Moja praca była na dwie zmiany non-stop, przez rok czasu. Ja na świetnika więcej zrobię niż w hucie. I co będę szukał pracy? Jak oni mi proponują za 8 godzin 1000 zł, to co mam szukać?
Na śmietnika zarobię czasami 2000, 3000 na miesiąc. Co mam szukać? Szczęścia? Krzysztof Warga to polski pisarz współczesny, średniego pokolenia. Debiutował w latach 90. takimi powieściami jak Chłopaki nie płaczą i Tequila. To były głośne rzeczy o takim rock'n'rollowym nerwie. Dzisiaj już Krzysztof Warga nie nosi długich włosów, ale nadal pisze i są to bardzo ciekawe powieści, zupełnie inne niż na początku. Proszę zauważyć, że to są książki, które penetrują jakby ten świat, który nas jeszcze do niedawna nie interesował. Dlatego, że my po 89 roku musieliśmy nadrobić zaległości z Zachodu. Teraz zrobiło się coś takiego, że zauważyliśmy, że jednak Polska jest fragmentem oczywiście Europy, ale przede wszystkim także Europy Środkowej. Jego najpopularniejszą książką jest właściwie reportaż o podróżach po Węgrzech. Jest to książka nosząca tytuł Gulasz z Turula, która była nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Tej nagrody pisarz nie dostał, ale za to czytelnicy Gazety Wyborczej zdecydowali, że właśnie nagroda od czytelników, Nagroda Nike, mu się należy i właśnie takie wyróżnienie Krzysztof Warga otrzymał. Ukazało się trochę recenzji tej książki, ale taki poważny łomot, naprawdę recenzencki, dostałem w jednym piśmie. Polonia węgierska. Pismo wydawane przez jakby mniejszość polską na Węgrzech. Tam rzeczywiście dostałem skopa dosyć solidnego, że nie wiem, że psuję stosunki polsko-węgierskie i że moja książka to jest jak działalność propagandy Masaryka i Benesza. Po Gulaszu z Turula, który rzeczywiście cieszył się ku mojemu zaskoczeniu i radości dużą popularnością całkiem, zdarzało mi się być takie spotkania w różnych miastach, gdzie rzeczywiście ta publiczność była kompletnie inna i różne panie, które wspominały wakacje nad Balatonem w latach 80. i że to było wspaniałe, prawda? A to jakby właśnie nie po to pisałem tę książkę.